Drodzy Państwo, i już w naszym studiu pierwszy gość, pan Andrzej Kawecki. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Andrzeju, dzisiaj Pan do nas przyniósł trzy książki mocno historyczne. Może zacznijmy sobie od tej bardzo bogato ilustrowanej i bardzo ciekawej książki 1001 bitew, które zmieniły historię świata. No, książka rzeczywiście prześlicznie wydana. Oczywiście, żeby się zmieściło 1000 bitew w tych gabarytach, no to są to bitwy pigułce. Czyli generalnie rzecz biorąc, kto z kim, o co i jakie były konsekwencje tego. No tutaj podtytuł jest taki, 1001 bitew, które zmieniły historię świata. Czyli autorzy wybrali bitwy, oczywiście jest to wybór autorski, ale wybrali bitwy, które ich zdaniem w jakiś sposób miały wpływ na historię, na geopolitykę, na gospodarkę, czy chociażby ukształtowanie obecne państw. Książka jest rzeczywiście wydana bardzo ładnie, pięknie ilustrowana. W edycji polskiej oczywiście mamy na okładce Józefa Poniatowskiego, tak. Także zapewne w edycjach brytyjskiej czy niemieckiej są jakieś inne ilustracje, ale no, ilustrowane, jak mówiłem, wspaniale i myślę, że przydatna. Może ja pokażę do operatora. Na pewno przydatna dla każdego, kto się interesuje historią. Panie Andrzeju, czy są w tej książce, podejrzewam, że nie jedna, jakieś bitwy z Polski? No, dwie bardzo znaczące, które miały ogromny wpływ na historię świata. To jest Cud nad Wisłą, czyli rok 20. No wiadomo, że dla geopolityki Europy ta bitwa miała ogromne znaczenie. Oczywiście jest też Grunwald. Bitwa pod Grunwaldem. Jest też parę mniejszych bitew, które w jakiś sposób jest powstanie Chmielnickiego. Także no, polskich śladów tu jest dosyć sporo. A ślady Poznania? Albo Wielkopolskiej? No, nie byliśmy tu w okolicy żadnych większych bitew. Podobno była ważna bitwa pod Palędziem, ale tak naprawdę to historycy się spierają, czy była, czy jej nie było. Rozumiem. Zastanawiam się, jaka jest ostatnia bitwa opisana w tej książce? Bodajże kampanię z... Sarajewo mamy? Tak, z Bośni. Tak. No, z II wojny, na przykład przeczytałem sobie tutaj Guernica, są też bitwy wojny wietnamskiej. Tak. Ostatnia to jest wojna w Afganistanie, Mardża, no tak. Czyli książka rzeczywiście nie dość, że zawierająca 1001 bitew, to również bardzo aktualna, bo zawiera wydarzenia, które jeszcze całkiem niedawno mogliśmy śledzić w telewizji. Bardzo poważny zespół historyków brytyjskich opracowywał to, bo to jest, że tak powiem, praca zespołowa. Rozumiem. 1001 bitew, które zmieniły historię świata. Teraz jedna książka, która zmienia historię świata. No tak, książka, wokół której jest strasznie dużo szumu na całym świecie, a w Polsce, myślę, też powinno być więcej niż jest, bo bezpośrednio nas dotyczy. No, wydawałoby się, że w jaki sposób? Krzysztof Kolumb, historia nieznana. Otóż właściwie zupełnie zmienia nasz sposób widzenia, przynajmniej autor stara się zmienić nasz sposób widzenia odkrycia Kolumba. No, rzeczywiście przedstawia fakty, przejrzałem sobie komentarze na ten temat, przedstawia fakty, które w sposób zasadniczy rzucają inne światło na odkrycie Ameryki. No przede wszystkim udowadnia i ma na to namacalne dowody, że istnieją portugalskie mapy, które o 70 lat wyprzedzają od mapy Nowej Fundlandii, czyli nieodłącznej części Ameryki, które o 70 lat wyprzedzają wyprawę Kolumba. No, sugeruje nam tutaj cały czas, że Kolumb był portugalskim szpiegiem na dworze kastylijskim. Być może tak, być może nie. Natomiast nas bezpośrednio dotyczy sprawa zupełnie inna, pochodzenie Kolumba. Udowadnia i ma na to dosyć przekonujące dowody, muszę powiedzieć, że Kolumb był najprawdopodobniej synem Władysława III, zwanego Warneńczykiem, czyli wnukiem Władysława Jagieły. W Central Parku w Nowym Jorku stoją pomniki Kolumba i Jagieły i być może obok siebie stoi dziadek i wnuk. Tak jak powiedziałem, ma bardzo przekonujące dowody, że no Warneńczyk... Jakie są przekonujące dowody? Bo mówi Pan, że one są właśnie, przekonujące? Bo uczymy się w szkołach, że Władysław Warneńczyk w 1444 roku zginął pod Warną. Czyli przed urodzeniem Kolumba znacznie. No, okazuje się, że nawet współcześni, czyli po bitwie pod Warną, współcześni byli przekonani, że on jednak nie zginął.
został wyniesiony z pola bitwy przez Franciszkanów i, że tak powiem, na skutek złamanej przysięgi, którą złożył sułtanowi, że nie wywoła wojny, udał się do Ziemi Świętej, konkretnie do klasztoru Świętej Katarzyny na pokutę. Są na to też polskie przekazy, bo kilkakrotnie polskie poselstwo udawało się tam z prośbą o powrót króla i objęcie tronu. Zresztą jego brat, wstępując na tron 2 lata po bitwie pod Warną, bo cały czas było przekonanie w kraju, że Warneńczyk żyje, wstępował na tron w atmosferze skandalu. Bo absolutnie większość była przekonana, że no, gubił ślad, bo te polskie poselstwa ścigały go i w Ziemi Świętej, później w Prowansji, później w Hiszpanii. W końcu udał się na kraj świata ówczesnego, czyli na portugalską Maderę. Dalej już się nie dało. Zresztą już taki epizod końcowy sfingował swoją śmierć, żeby w końcu dali mu spokój. Czyli może to dziedziczne było? No, być może tak, to być może było dziedziczne. I autor się bardzo starał o zbadanie kodu DNA Kolumba, bo w sposób jednoznaczny odpowiedziałby nam na pytanie, czy on rzeczywiście jest potomkiem polskiego króla. Jak na razie nie udało się. Ale cały czas są czynione starania, jak wiadomo, kilku Jagiellonów leży na Wawelu, więc nie powinno być z tym problemu, a jednak pewne są. Myślę, że autor tej książki, Manuel Rosa, powinien się udać z prośbą do kilku naszych posłów, którzy w tropieniu agentów mają naprawdę spore doświadczenie. Dokładnie tak. Myślę, że na pewno by pomógł. Zresztą, no cóż, dla nas to też jakaś, myślę, miła historia, pomimo tego, że też przy okazji autor rzuca inne światło na odkrycie Kolumba, że to wcale nie było takie epokowe odkrycie i że już znacznie wcześniej tą Amerykę odkryto. No to mimo wszystko jednak postać, od której nazwę biorą mi państwa i miasta i jednak w historii świata no bardzo znaczna, może się okazać Polakiem. A często ukazują się takie książki, które właśnie diametralnie zmieniają bieg historii. Na pewno tak było z książką Grossa Sąsiedzi. Od tego momentu my troszeczkę inaczej patrzymy na historię stosunków polsko-żydowskich. Czy ta książka... Powinniśmy patrzeć może w ten sposób, a nie dokładnie, patrzymy. Dokładnie. No nie tak często. Nie tak często. Rzeczywiście to są takie wydarzenia dość rzadkie i dlatego no, myślę, że warto po tą książkę konkretnie sięgnąć, bo argumentacja przedstawiona przez Rosę tutaj jest dosyć niesamowita. Rozumiem. Ale też bardzo konkretna. Rozumiem. Kolumb Manuel Rosa, historia nieznana. Tym bardziej Państwu polecamy, że została wydana przez Dom Wydawniczy Rebis z Poznania. I ostatnia książka. No, mieliśmy tutaj prawdopodobne polskie ślady, tu mamy na pewno polskie ślady. Helena Rubinstein urodziła się na krakowskim Kazimierzu, no, była zaliczana do najbogatszych kobiet świata. Jej biografia zawsze nastręczała pewnych trudności, jako że bardzo lubiła koloryzować, zmieniała sobie daty urodzenia, nawet imię jest nieprawdziwe, bo nie miała na imię Helena. Tym niemniej na pewno urodziła się na krakowskim Kazimierzu, prawdopodobnie w roku 1873 i zbudowała bodajże największe imperium kosmetyczne na świecie. Wszystko zaczęło się od kremu przywiezionego z Krakowa do Australii. Zresztą była to kobieta niezwykle odważna, bo w wieku 24 lat zupełnie ruszyła w nieznane, że tak powiem, do Australii i udało jej się osiągnąć ogromny sukces. No, biografia fascynująca, no, jak autor pisze tutaj, że nastręczała mu ogromnych problemów ze względu na to, że tak powiem, zacierała ślady za sobą. To zmarła, było dodać, co było prawdą, a co było fikcją. Co było fikcją, tak. Zmarła w połowie lat 60. Zresztą do końca przyznawała się do polskich korzeni. Rozumiem. Czytałem, że tak naprawdę pani Helena Rubinstein nawet nie miała matury, a osiągnęła jedną z największych fortun w ogóle w historii świata. Dokładnie tak. Zresztą opowiadała o sobie, że skończyła medycynę w Krakowie, ale w wieku 16 lat no, musiała przerwać naukę, głównie ze względu na biedę w domu, bo było 8 panien na wydaniu w tym domu. Zresztą w ogóle miała około 15 rodzeństwa, ale przeżyło 8 dziewcząt. Także no, nie przelewało się, mówiąc krótko. Rozumiem. Nie ma brzydkich kobiet, są tylko leniwe. To też podobno słowa Heleny Rubinstein. Tak, tak. A przy czym sama Helena Rubinstein, proszę zobaczyć, wygląda bardzo atrakcyjnie. Być może stosowała swój krem. Historia tego kremu tak cudowny naprawdę... krem z Polski, tak. No właśnie, ale on podobno ma tak naprawdę korzenie węgierskie, bo to wymyśliło dwóch Węgrów ten krem. Dwóch Węgrów krakowskich, chociaż ten krem, który ona przywiozła do Australii, którego w krótkim czasie jej brakło, bo ona zaczęła tam produkować swój z miejscowych produktów, więc pewnie nie był to dokładnie ten sam krem. Żyłkę do interesów na pewno miała, bo podobno koszt wyrobienia jednego słoiczka tego kremu kosztował 10 pensów, a sprzedawała go 70 razy tak, drożej. Tak, dokładnie i nie mogła nadążyć ze sprzedażą.
Także no, na polskim Kremie zbudowała gigantyczne imperium. Książka bardzo ciekawa. Do dzisiaj jest zresztą firma założona przez panią Helenę Rubinstein działa. Helena Rubinstein, dobrze, tak. Dokładnie. Kobieta, która wymyśliła piękno. To jest trzecia książka, którą dzisiaj polecamy wraz z panem Andrzejem Kaweckim z księgarni Jedynka. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Wiem, państwu, że dzisiaj u państwa wyjątkowy gość. Tak, no mam nadzieję, bo to na razie wydawnictwo się zaawizowało, ale no, nie będę tutaj może mówił, bo to nie będzie spotkanie autorskie, tylko sceneria naszej księgarni. Rozumiem. Ma posłużyć za spotkanie z panem Sekielskim. Tomasz Sekielski dzisiaj w księgarni Jedynka, ale jeżeli państwo nie zdążą, to warto jutro nas oglądać, jutro włączyć program około godziny 9, bo jutro Tomasz Sekielski na żywo. Zamiast pana Andrzeja będzie Tomasz Sekielski, ale z panem Andrzejem się zobaczymy, mam nadzieję, że za tydzień. Tak jest, dziękuję. Dziękuję również, drodzy państwo, chwila przerwy. No i powracamy z iPadem.